serdecznie witam wszystkich Państwa na 6. konferencji Pobudki w obszarze szkoła. Szczęść Boże! Zapraszamy naszych pierwszych prelegentów. To są rodzice 9 dzieci uczących się w edukacji domowej. Założyciele Fundacji Filome, mającej na celu wspieranie rodziny w jej integralności. Tak, zapraszamy. I na co dzień prowadzą szkołę Nazaret, dedykowaną katolickim rodzinom w edukacji domowej. Organizują rekolekcje, warsztaty, konferencje i przedstawią dziś Państwu edukację domową od strony praktycznej. Jak rozpocząć, gdzie się zgłosić, o czym pamiętać, czyli praktyczny przewodnik po edukacji domowej. Pani Ania i Grzegorz Powidał, zapraszamy. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Tak, tutaj zostaliśmy przedstawieni. Rodzice edukujący w domu od zawsze. Prowadzimy też szkołę dedykowaną edukacji domowej, szczególnie dla rodzin katolickich. Więc dzisiaj chcieliśmy się podzielić z Państwem tym doświadczeniem, wiedzą ze wszystkich możliwych płaszczyzn, czyli rodzica, dyrektora szkoły, nauczyciela, pedagoga i tego, co w domu sprząta. W tym jak gdyby ujęciu warto też powiedzieć, czym się zajmujemy, bo to trochę determinuje edukację domową również. Na pewnym etapie naszego rodzicielstwa naturalną konsekwencją było to, że zrodziło się pewne duchowe dzieło, takie duchowe nasze dziecko, Fundacja Świętej Filomeny, która na celu miała i ma dalej wspieranie rodzin, zwłaszcza w rozwoju kobiecości, męskości, tego aspektu również rodzicielstwa. I tak już od kilku lat prowadzimy rekolekcje, warsztaty, konferencje, spotkania, również terapie, po to, aby wzmacniać rodziny, aby były Bogiem silne i żeby wzmacniać powołanie członków, poszczególnych członków rodziny. Moją taką osobistą misją jest bardzo mocne wspieranie kobiet w aspekcie rodzenia, aby to rodzenie było bez lęku, aby było hojne, aby było po prostu piękne. Dlatego też jest takie dzieło, jak Poród może być piękny. Powstała również książka Cesarzowa rodzi w domu. Książka, która opisuje historię naszej rodziny i walki o życie w naszej rodzinie. W książce jest też motyw edukacji domowej, bo ta edukacja domowa, ona się właśnie wywodzi z życia takiego codziennego. Mi bardzo na sercu leży budzenie mężczyzn, ojców, mężów do takiego świadomego, odpowiedzialnego, może przede wszystkim świadomego podjęcia tej odpowiedzialności, tego trudu prowadzenia całej rodziny. Mówię o tym nie przypadkowo, bo w edukacji domowej widzimy, że jest to po prostu bardzo, bardzo ważne. Obecność taty, który nadaje ton, który daje charakter, który wyznacza zasady, stawia granice, pomaga ustalać cele. Sprawia, że dom jest funkcjonalny, działający, radosny i pomaga rozwiązywać konflikty tam, gdzie one się pojawiają. Tyle może tytułem wstępu. Temat edukacji domowej jest bardzo rozległy. Nasz powód wybrania edukacji domowej był mniej więcej taki, jak pan poseł mówił. Nie chcieliśmy, żeby ktoś nam dzieci wychowywał. Chcieliśmy my je wychować. Tak, jak my chcemy. Nie podobało nam się za bardzo to, że z całym szacunkiem, naprawdę dobre szkoły. Ale jakoś tak traciliśmy z tymi dziećmi kontakt, więc nie, edukacja była dla nas tym, co potrzeba. Na pewnym etapie stwierdziliśmy, że potrzebujemy też własnej szkoły, która da nam to wszystko, czego nam szkoły zwykłe nie dają. Wsparcie w edukacji, wsparcie w rozwoju pewnym osobistym, pewnego ukierunkowania, pokazania co i jak w tej edukacji można robić lepiej, na czym się skupić, gdzie położyć akcenty. Dzisiaj zostaliśmy poproszeni, żeby powiedzieć o praktycznych aspektach edukacji domowej, formalnych i nieformalnych, więc może zaczniemy od tych formalnych. Żeby przejść na edukację domową, nie trzeba czekać do 1 września.
Każde dziecko może w każdym momencie przejść na edukację domową w szkole, którą sobie wybierze. I teraz tak. Pytanie, do kiedy można być w edukacji domowej? Do zawsze. Edukację domową można rozpocząć na etapie zerówki, a kończyć na etapie matury. Takie dzieci są, żyją, rozwijają się, mają się świetnie i są szczęśliwe. Więc edukacja domowa jest dla wszystkich i na każdym etapie edukacyjnym. Jaki jest drugi formalny krok, żeby rozpocząć w ogóle edukację w trybie edukacji domowej? Formalnie też tak tu Państwu jakby powiem, że nie ma takiego czegoś w ustawie jak edukacja domowa. Formalnie nazywa się realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą. To jest taki formalny zapis. Czyli składając wnioski do szkół, czy posługując się pismami, używamy takiego pojęcia jak realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą. To oznacza, to też tak wyjaśnię dla osób, które nie są może jakoś zagłębione w temacie, że każde dziecko ma obowiązek przynależeć do jakiejś szkoły. No, w takim systemie żyjemy. Więc każde dziecko w edukacji domowej jest w szkole. Z tym, że obowiązek szkolny realizuje w domu. I tutaj pierwszym krokiem, aby edukację domową rozpocząć, to jest udać się do dyrektora szkoły, w której się jest. Szkołę zawsze można zmienić, do tego dojdziemy za chwilę. I poprosić o edukację domową. Dyrektor wydaje zgodę, jest to jego decyzja, którą może podjąć, ale nie musi. Może się zgodzić, nie musi się zgadzać. Czyli nie mamy jako rodzice narzędzi, aby dyrektora zmusić do tego, aby nam na edukację domową się zgodził. Stąd jest pierwszy wniosek. Jeżeli myślą Państwo o edukacji domowej, zawsze zachęcam do wybrania szkoły, która jest edukacji domowej przyjazna, która ją rozumie, która ją wspiera, która ma takie cele w swoich założeniach. Dlatego, że dyrektorzy szkół, powiedzmy tych klasycznych, tutaj nazwane był to model A, oni tematu nie rozumieją i często będą was uważali za... odszczepieńców. To dzisiaj też brzmi. Dlatego, że nie rozumiecie, o co chodzi w świecie. Pedagodzy będą namawiali, że to jest blef, psychologowie tak samo, bo po socjalizacji i takie rzeczy. Nie, to w ogóle to nie jest ten wykład, ale w takich szkołach praktycznie nie ma co szukać pomocy. Tak? Dla dyrektora szkoły publicznej zazwyczaj takie dziecko jest tylko problemem, tylko mu w papierach wisi mu w dziennikach lekcji, a z egzaminami to w ogóle ma straszny problem. Jeszcze ma niższą subwencję. Tak, więc zachęcam gorąco, aby udać się z takim prośbą do szkoły, która jest edukacją przyjazna. Na końcu wspomnimy o takich kilku, które możemy też polecać. Więc udajemy się do dyrektora z wnioskiem o to, aby nam pozwolił. To jest też taki dla mnie absurd, mnie wkurza strasznie, że ja muszę pytać kogoś, czy ja mogę moje dziecko uczyć. Ale takie są niestety ustawy dzisiaj. Więc dyrektor pisze mi pismo, że prosi o edukację domową. I do tego dołączamy dwa takie dokumenty. Jedno to jest oświadczenie, a drugie to jest zobowiązanie. Oświadczenie, w którym się pisze, szkoły przyjazne edukacji domowej mają takie wzory własne, więc nie trzeba tam nic wymyśleć, po prostu się podpisujemy. A w szkołach właśnie, które tego nie mają, no to się zaczynają już schody. Więc w oświadczeniu my oświadczamy, że my wiemy, o co chodzi i że my bierzemy na siebie ten obowiązek edukowania dzieci. A w zobowiązaniu my się zobowiązujemy, że dziecko przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego z każdego przedmiotu, którego obowiązuje w danej klasie. I te dwa dokumenty zwalniają dyrektora właśnie z pilnowania danego dziecka pod kątem tego, jak się uczy, gdzie się uczy, kiedy się uczy i tak dalej. I teraz tutaj dwa ważne zastrzeżenia. To zobowiązanie rodzi taką konsekwencję, że jeżeli dyrektor wyznaczy egzaminy klasyfikacyjne z jakiegoś przedmiotu, zgodnie z ustawą one muszą być też z rodzicami konsultowane, terminy. Ale praktyka pokazuje, że w szkołach przyjaznych edukacji domowej to zazwyczaj można przez cały rok taki egzamin zdawać, a w szkołach innych no to bywa różnie. Natomiast nie stawienie się na taki egzamin z powodów nieusprawiedliwionych powoduje, że dyrektor ma obowiązek dziecko wykreślić z edukacji domowej i z powrotem wchłonąć w system szkolny. Dlatego to jest takie istotne, żeby tego też pilnować. Ja dzisiaj mógłbym mówić dużo o różnych aspektach, ale o takich punktach kluczowych, które są w tej edukacji domowej istotne. Czyli te trzy dokumenty składamy do dyrektora danej szkoły, aby na edukację przejść.
Dyrektor, jeśli się zgodzi, to wydaje decyzję administracyjną, że wyraża zgodę, aby dziecko Jan Kowalski realizowało obowiązek szkolny poza szkołą. I od tego momentu uczymy dziecko samodzielnie, stawiając się oczywiście na te egzaminy, które będą nam wyznaczone. Taka ciekawostka. W edukacji domowej nie ma wszystkich przedmiotów, które są w szkole normalnie dla danej klasy. Nie ma przedmiotów typowych, takich praktycznych jak plastyka, technika, nie ma WF-u, jako do egzaminów oczywiście, bo te dzieci zazwyczaj są dużo bardziej zwinne, dużo bardziej sprawne i dużo więcej rysują, ale z praktycznego punktu widzenia tych egzaminów się nie przeprowadza w edukacji domowej. I tutaj też taki ważny aspekt odnośnie tych egzaminów. Ci z Państwa, którzy już mają doświadczenie w edukacji domowej, zwłaszcza w rodzinie wielodzietnej, na różnych poziomach edukacyjnych, warto wybierać te szkoły, które oferują zdawanie egzaminów na różnych etapach roku szkolnego. Dlatego, że kiedy taki na przykład siedmioklasista czy sześcioklasista na koniec roku musi zdać 12 egzaminów z całego roku, to jest to bardzo duży zakres materiału, notabene świetny trening do studiowania. Dlatego warto wybierać właśnie te szkoły, które rozkładają i dają możliwość zdawania egzaminów na różnym etapie roku szkolnego. O tych praktycznych aspektach będziemy mówili na samym końcu, ale to jest taki ważny element też do zapytania, tak? Czy taka możliwość dla nas będzie, bo w ósmej klasie dziecko ma do zdania 11 egzaminów, czy 12 nawet. Ósma klasa, 12 egzaminów, po prostu porachować, że jeżeli rok szkolny ma miesięcy 9 de facto, no to wypada więcej niż jeden egzamin na miesiąc. Więc warto o ten element też zapytać. Z punktu widzenia formalności do przejścia na edukację domową to jest wszystko. Te trzy dokumenty, decyzja dyrektora i jesteśmy w edukacji domowej. I teraz. Jeszcze może powiem, że od zeszłego roku już nie trzeba mieć opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Więc to jest na plus, nie trzeba chodzić i tłumaczyć się instytucji, tak, jest, czy nasze dziecko jest zdrowe i czy my jesteśmy zdrowi. Jest taki sukces czy korzyść z tego zawirowania, powiedzmy, pandemicznego, że w pandemii zawieszono ten obowiązek, a potem go zostawiono już na stałe. Więc mamy taką korzyść, że przechodząc na edukację, bo dzisiaj nie potrzeba już opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, tylko można zrobić to na własny wniosek właśnie bez tych dokumentów. Czyli tak upraszczając, de facto trzeba znaleźć dobrą szkołę do edukacji domowej, udać się na spotkanie do dyrektora, podpisać formalności i rozpocząć przygodę wzięcia odpowiedzialności, całkowitej odpowiedzialności za edukację własnych dzieci. Jeśli chodzi o formalności, to tak naprawdę to jest wszystko. Mogę tylko jeszcze wspomnieć o samych egzaminach. Egzamin klasyfikacyjny to on się tak nazywa w dokumentacji, to jest egzamin z materiału z całego roku z danego przedmiotu. I teraz z praktycznego punktu widzenia dzieci chodzące do szkoły nie byłyby w stanie takiego egzaminu napisać. Dlatego, że edukacja, którą się prowadzi wobec nich, nie uczy ich tej wiedzy w taki sposób, aby były w stanie taki egzamin napisać. Tylko dzieci z edukacji domowej są w stanie taki egzamin zdawać. To jest taki paradoks. Polega to tylko na tym, że dzieci w edukacji uczą się po prostu bardziej samodzielnie. To one uczą się, jak się uczyć, oczywiście przy wsparciu rodziców, dobrze, jakby też to wspierała szkoła. Ale statystycznie dziecko ze szkoły, gdybyśmy takie wyjęli, posadzili w ławce i statystyczny uczeń edukacji mu wyjęty, posadzony w ławce, dostaliby egzamin z całego roku, to ten z edukacji mu wypada dużo, dużo lepiej. On się nie uczy wiedzy wyrywkową, on się nie uczy wiedzy na zasadzie punktowego zdobywania informacji, tylko bardzo często jest to wiedza, jest to nauka taka utylitarna, całościowa. Od ogółu do szczegółu, tak jak nasz umysł funkcjonuje, tak? Że najpierw jest pewien taki zrzut naszego umysłu na dany przedmiot i dopiero wchodzimy w poszczególne szczegóły, zwłaszcza w tych materiach, które nas interesują. Dlatego ta nauka jest dużo bardziej skuteczna. A mamy doświadczenie bardzo mocne w tym zakresie, dlatego że nasz nastolatek, najstarszy syn, eksperymentalnie postanowiliśmy wspólnie, że pójdzie do szkoły średniej, do technikum. I po miesiącu czasu powiedział, że nie jest w stanie, się uczyć. Mówi, to w ogóle ta szkoła mnie całkowicie ogłupia.
ja tam idę i muszę się wpasować w tok myślenia czyjś, tak, nie mój, i za mnie się, tak powiedział, odwala robotę. Ja jestem zwolniony z obowiązku myślenia. To są słowa 14-latka. Tak, to też tak warto o tym wspomnieć, bo tego nie widać tak na pozór, jakby nie ma takiej w przestrzeni to nie, medialnej, to nie funkcjonuje, ale dzieci, które są w edukacji, mówią dłużej, naprawdę myślą inaczej. Zresztą na koniec będzie taki krótki filmik z reportażu, który też u nas był prowadzony i tam będą Państwo mogli usłyszeć wypowiedzi moich dzieci Marysi i Jasia, najstarszej dwójki, właśnie jak, o co chodzi w tej ich edukacji. Myślę, że z formalności to jeszcze warto byłoby wspomnieć tylko taką rzecz, że tak jak powiedziałem, można przejść na edukację w każdej chwili, wrócić z edukacji domowej do szkoły zwykłej już nie jest tak łatwo. W sensie w środku roku szkolnego na przykład. Dlatego, że dla szkoły jest to ogromny kłopot dokumentacyjny. Szkoła musi klasyfikować godzinowo, musi mieć oceny cząstkowe, więc jest dla szkoły to duży kłopot. Dlatego jak przychodzą do mnie rodzice pytając, czy oni mogą tak na próbę do edukacji mojej przyjść, ja mówię, że tak, jak najbardziej, tylko będzie wam trudno wrócić ewentualnie. W trakcie roku szkolnego oczywiście, bo od września nie ma problemu, ale w trakcie roku będzie to trudne. Tak więc przejście na edukację domową w każdej chwili, powrót, no już nie zawsze w środku roku szkolnego jest możliwy. Jeśli chodzi o formalności, to jeszcze może warto powiedzieć o takiej rzeczy, że egzaminy właśnie w szkołach przyjaznych edukacji domowej zazwyczaj można zdawać przez cały rok szkolny. Mamy wiele rodzin zaprzyjaźnionych, ale rozmawiałem właśnie z kolegą Michałem 2 dni temu. Jego dwie dziewczynki, dwie córki, klasa 6 i 5, właśnie są na etapie kończenia 4 i 5, czyli jedna i druga zdały już 5 egzaminów w listopadzie. Zostały im 2 albo 3, tak, bo to ta klasa. Czyli one de facto będą miały za chwilę wolne. Tak? Znamy rodziny, które edukację realizują w ten sposób, że cały rok podróżują po świecie. Tylko się umawiają na egzaminy na 2-3 dni. Nawet znam taką panią, która po prostu no, pływała tak, z mężem, z dzieciakami, jachtami po świecie i spływali do portu na egzaminy i wracali na rejs. Ale tak to właśnie wygląda. Więc egzaminy w edukacji domowej można zdawać też przez cały rok i to jest bardzo praktyczny aspekt też edukacji domowej, bo ta wiedza zdobywana może być bardziej usystematyzowana. I tutaj też z naszego doświadczenia ważne jest to, żeby wejść do szkoły przyjaznej edukacji domowej, dlatego że nauczyciele uczeni są, bo nie wszyscy wiemy, że w edukacji domowej, nie wszyscy rozumieją edukację domową, ale uczeni są tego, aby wyłuskiwać z ucznia to, co on wie, to, co jest w nim wartościowe i chwytać te takie haczyki, gdzie ci uczniowie często mają bardzo dużo pasji, wiele zainteresowań. I to, co jest właśnie ważne, że często na tych egzaminach w trybie klasycznym, no niestety jest tak, że wygląda to jak taki sąd nad uczniem, a zwłaszcza nad mamą, która najczęściej przychodzi z tym dzieckiem, że my teraz pani udowodnimy, jak wielki pani popełniła błąd, zabierając dziecko z systemowej szkoły. I zrobimy wszystko, żeby pokazać każdy brak i każdą szczelinę tutaj w wiedzy wykazać. Więc tutaj też warto dbać o swoje zdrowie psychiczne w tym aspekcie i wybierać szkoły, które rozumieją edukację domową. Jeszcze taki przykład a propos właśnie tego materiału. Mój osobisty syn zdawał historię rok temu, czy 2 lata, już nie pamiętam. Ale podczas egzaminu. Tak, ale nie pamiętam, który to był rok. W każdym bądź razie przed tym egzaminem się chciał przygotować. Coś tam nie bardzo mu daty wchodziły konkretnych wydarzeń. Świetnie rozumował, co się działo krok po kroku, ale daty mu nie wchodziły. Więc pan mu zasugerował, a interesował się statkami, marynarką wojenną, statkami się interesował. Więc pan mu powiedział to, słuchaj, sprawdź, jak wyglądały floty głównych państw, Niemcy, Wielka Brytania i chyba Stany Zjednoczone przed wybuchem II wojny światowej. I słuchajcie, on zrobił taką pracę organiczną, się wykonuje na studiach. On dotarł do dokumentów historycznych, czyli to klasa 7 czy 6 podstawówki, i policzył na piechotę, na przykład ile okrętów miała Kriegsmarine.
Ja byłem w szoku. Znaczy, Niemcy miały przed wojną ponad 1000 ubotów. Przed wybuchem wojny. Jak mówię, tyle lat się uczyłem historii, nic takiego nie wiem nigdy. Ale właśnie edukacja domowa daje tą przewagę, że pozwala dzieciom zdobywać wiedzę na bazie ich zainteresowań, predyspozycji, czy nawet chwili. I ta wiedza jest o wiele bardziej wartościowa i ona tak naprawdę pozostaje. Jest też taki aspekt bardzo ważny w edukowaniu dzieci, to jest emocje. Bardzo często wiedza wchodzi bardzo szybko, kiedy mamy pozytywne emocje, kiedy nie ma stresu i zalęknienia. Kiedy nikt nie straszy klasówką, kartkówką, tym, że będziemy wypytywać, tak? Czyli takiego, zwłaszcza dla takich wrażliwych dzieci, bo wiele jest takich, które mają w sobie wrażliwość daną od Pana Boga, a w szkole są niestety no, takie deptane tym lękiem, tym takim zadaniowym podejściem. Dlatego tutaj jest właśnie bardzo ważny ten aspekt delikatności i przekazywania wiedzy w sposób predysponowany dla danego ucznia. A także aspekt zachwytu, że jest czas na zachwyt. Jest czas, żeby usiąść pod krzakiem i zobaczyć chodzące mrówki, żeby zobaczyć cykl rozwojowy kury, żeby po prostu obserwować świat, żeby spotykać się z ciekawymi ludźmi, którzy przychodzą do rodziców, czy przychodzą, nie wiem, inni rówieśnicy. Że jest czas na zachwyt. Kilka lat temu mieszkaliśmy na wsi i nagle pod drzwiami domu znajduję takie no, resztę jakiegoś zwierzęcia, nie? Dopatrzyłem się w tym jaszczurki, ale bez ogona, bez kończyn, łapek, ale strasznie intensywne zielone, takie po prostu aż jaskrawe, nie? Mówię, co to jest? Nie kojarzę. Ale dzieci podchwyciły temat. Dwa dni szukania atlasy, książki. Okazało się, że to była zwinka w okresie godowym. I to dzieci znalazły. Słuchajcie, dowiedziały się wszystkiego o jaszczurkach, o rozrodzie, o procesie zmienia tych kolorów, o godach, o tym, jak się one rozwijają, jakie mają etapy, wieki i tak dalej. W szkole by to się nie dokonało. Tylko dlatego, że miały czas się zachwycić tą, no nieżywą już taką padliną. Ale zobaczyły w tym aspekt życia jakiegoś, fragment życia, tak? I zdobyły wiedzę i no dzisiaj do tej pory to mają. Potem poszły za ciosem i szerszeń nam do domu wleciał. No to tata się ubrał grubo i go złapał na szpilerce i potem moja żona omawiała anatomię owada. Tak? Może słuchajcie, często wraca z łowów, przynosi jakieś właśnie zwierzyny i mówi, żono, chodź szybko, wytłumaczysz dzieciom. To więc to... Legalnie wszystko, legalnie. Dobrze. Tyle jeśli chodzi o takie aspekty, że teraz może trochę o praktyce takiej osobistej. Tak jak mówiliśmy na początku, no my edukujemy w domu od zawsze, odkąd dzieci są, mają obowiązek szkolny. To znaczy się, że odkąd najstarsze dziecko miało obowiązek być w zerówce, to są wszyscy w edukacji domowej. I to nam daje taki duży spektrum, no bo to już będzie 9. rok, duży spektrum doświadczenia, jak ta edukacja domowa może wyglądać, jak powinna wyglądać, co się sprawdza, co się nie sprawdza. No i mamy tych dzieci relatywnie sporo, czy trochę powyżej przeciętnej. I okazuje się, że najlepszym sposobem na edukację w domu to jest przyjęcie takiego trybu nauki przedmiotów podstawowych, tak sobie je nazwijmy roboczo, i przedmiotów, które można realizować na zasadzie projektowej, krótkoterminowej. I powiem wam, że bardzo wiele rodzin realizuje taki sposób, bo on się po prostu sprawdza. Czyli, żeby się nauczyć matematyki, a jeszcze może ważny taki wstęp, oczywiste jest, że nie każde dziecko ma predyspozycję do każdego przedmiotu. W myśl takiego dowcipu, że przychodzi Jasiu do taty i mówi, tato, powiedz mi, ale ten nauczyciel to jest tylko do matematyki. Tak. A ten jest tylko od polskiego. Tak. To czemu ja muszę mieć wszystko? No trochę jest to prawdy w tym. I teraz dzieci mają też pewne predyspozycje, a pewnych nie mają. Ale edukacja domowa daje nam możliwość dostosowania tego, co jest ich naturalną zdolnością, do tego, co nią nie jest. I teraz, jeżeli na przykład ktoś posłuży się przykładem matematyki. Osobiście uważam, że matematykę powinien umieć każdy, przynajmniej na takim stopniu podstawowym. To jest takie moje prywatne zdanie. I wiem, że jest w stanie tą wiedzę zdobyć każdy. I popieram to bardzo dużą ilością uczenia matematyki własnej dzieci, ale też korepetycji. I wiem, że potrafię matematyki nauczyć każdego. Może trochę zuchwale brzmi, ale tak jest.
To jest dla mnie dowód na to, że da się tego nauczyć, nawet jak ktoś mówi, że nie umie albo nie rozumie. Wynika to zawsze z dwóch powodów, albo zaniedbania, albo braku praktyki. Czyli matematyka jest jednym z takich przedmiotów na przykład, które trzeba praktykować nawet po trochu, ale codziennie. Zresztą taka codzienna nauka też się wpasowuje w takie pojęcie jak nawyki, jak obowiązki, które wykonujemy codziennie. I dzieci w edukacji mówią, mają szansę tego doświadczyć, że jest coś takiego jak obowiązek. Że jest coś takiego jak, że ja muszę coś codziennie zrobić. Bo nagle, kiedy się jest w domu i nie ma się takiego zewnętrznego przymusu, że muszę wstać o 7, być w szkole o 8, wrócić o 14 i tak dalej, no to tą przestrzeń dziecka trzeba jakoś zagospodarować. Więc za dużą dygresję bym zrobił matematyka. Więc matematyki uczymy się przez cały rok. Po to tylko, aby ją sobie utrwalać. I teraz dzieci słabe w cudzysłowie, w tym sensie, że nie predestynowane do bycia matematykiem, opanują matematykę w sposób wystarczający i że będą robiły tylko to. Naprawdę opanują. Dzieci mają pewną predyspozycję w tym kierunku, dobrą się matematyki na bardzo wysokim poziomie. Przykład mojego syna jest też tutaj, posłużę się tym, no bo to jest własne podwórko moje. 8 lat edukacji domowej, poszedł do technikum, czyli technikum zakładamy, że jest takim półtechnicznym szkołą. Z matematyki jest tam orłem. A całe życie matematyki uczył się sam tylko z moją pomocą. A w ostatnich klasach tylko sam się uczył. Bo już się nauczył uczyć. Przychodził raz na miesiąc, pytałem tego, nie rozumiem, ale to wszystko. Więc matematyka, języki obce, to jest coś, czego się trzeba uczyć non-stop, małymi kroczkami, ale cały czas. Ale na przykład już nauczenie się historii, czy nauczenie się biologii, to jest świetny sposób, żeby spędzić z dzieckiem 2 miesiące nad jakimiś zagadnieniami. Nad posiedzeniem nad biologią, czy nad historią, nad geografią. Jeden z największych dramatów uczenia się w szkole tych przedmiotów właśnie, to jest rozciągnięcie w czasie czegoś, czego rozciągać nie trzeba. Przykład naszej znajomej, ich syn w klasie 4, też w edukacji domowej dziecko, nie umiał jeszcze czytać w klasie 4. W szkole systemowej to byłoby już dramat całkowity, byłoby się oparło o kuratorium. Ale nie umiał jeszcze czytać. I teraz mama ma takie podejście, które często jest też prawdziwe, że dziecko dopiero naturalną taką predyspozycją osobistą, że ja chcę coś zdobyć, chcę coś osiągnąć, chcę coś doświadczyć, samo się motywuje. I ten chłopiec nagle, jak za pstryknięciem różdżki, mówi, ej nie, ja chcę coś... Zafascynował się powstaniem... które powstanie? Nie. No teraz wypadłem. Warszawskim. I miał w domu książkę, taką cegłę, 400 stron prawie. Powstanie. Nie? Wziął i przeczytał. Od tamtej pory pasjonat historii. Wszystko wie. Może startować w zawodach historycznych z klasami 3 i lata wyższymi. Umie czytać, umie historię i tak dalej. Bo to jest naturalny proces. Żyjemy w kulturze, kiedy jak kogoś zostawicie bez nauki czytania i pisania, on się sam nauczy, bo tego wymaga społeczeństwo, w którym żyje. Sam dla siebie się nauczy. To więc... mogę? Proszę. To tutaj jeszcze taka ważna rzecz. Te 3 przedmioty, które my w naszym domu tak staramy się pilnować, żeby były codziennie, matematyka, język polski i języki obce, to jest tylko taka pewna baza. I te pozostałe przedmioty, no religię nie traktujemy jako przedmiot, tak? Religia jest po prostu obecna w naszym domu. Pozostałe przedmioty są realizowane projektowo. I tutaj taka właśnie moja ważna uwaga odnośnie tego, co Grzegorz mówiłeś. Rodziny przyjmują różne style edukacji, różne metody. Mamy skrajną postawę, czyli takie wejście szkoły do domu. Siadamy, otwieramy podręczniki i jedziemy przedmiot za przedmiotem, stawiamy oceny, robimy sprawdziany. No i mamy taki styl, tak? I po 2 latach wizyta w poradni zdrowia psychicznego, bo wszyscy mają dość. Zwłaszcza mamy, które najczęściej podejmują ten trud. Albo druga skrajność, unschooling. Niczego się nie uczymy, czekamy na dziecko. Tutaj właśnie nawiązuję do tego, co Grzegorz mówił o tym takim wyczekiwaniu, aż się samo zainteresuje. Tutaj też trzeba bardzo uważać, jak przy każdej skrajności, tak? Że
No, wiemy, że jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i dziecko samo z siebie, kiedy jest czymś zainteresowane, to jak najbardziej, ale kiedy nie jest niczym zainteresowane, to nie wykrzesa z siebie tej siły, bo ma za słabą wolę. Dlatego mądry rodzic znajduje złoty środek i szuka, jak taniec, coś pomiędzy tym, że trzeba mieć dyscyplinę, a coś pomiędzy wolnością, która właśnie oferuje edukacja domowa. Tak, tutaj jeszcze temat wolności, muszę poruszyć temat wolności. Obserwuję w tej fali, kiedy jest ta fala zdalnego nauczania, wiele rodzin myśli o edukacji domowej z pobudek takich, że to będzie jakaś lepsza opcja, tak? Ale nie biorą pod uwagę tego, że dzieci są nasze, że moje dzieci są moje. Ja chyba nigdy nie oddałem nikomu nad nimi pieczy, to może nie, ale w mojej głowie nie zostawiłem nikomu furtki, to ty mi dziecko wychowaj, naucz i odejmij gotowy produkt. W edukacji domowej jest dokładnie tak, że ja nie mam na kogo zgonić. Że to Pan Bóg mi i tak to dał, tylko ja sobie pozwalam na oddanie tego szkole normalnie, tak? Daję dziecko do szkoły i oddajcie mi wyedukowanego. To też tak nie zadziała. My jako rodzice mamy tą naturalny taki i dar, i zobowiązanie Pana Boga, że to jest nasza odpowiedzialność. I to, z czym sobie rodzice często nie radzą, to właśnie z tym, że nagle mam dziecko w domu i nagle jego edukacja domowa to jest coś więcej niż edukacja i coś więcej niż domowa. Dlaczego? Bo jesteśmy w domu cały czas. Bo okazuje się, że trzeba coś jeszcze w domu zrobić. Trzeba wejść w jakąś relację. Ja byłem bardzo poruszony, jak podczas rozmowy z panią psycholog jedną na wykładach, jak były strajki nauczycieli. Tam kilka lat temu był strajk nauczycieli w okolicach, tam przed maturami, coś takiego. I ona powiedziała, że ma dramat w gabinecie, bo przychodzą rodzice zrozpaczeni, co oni mają robić, bo dzieci są w domu. Mam dziecko w domu, co ja mam robić? Ale jak to masz robić? No, normalnie żyjesz, no ale z dzieckiem? Ale to twoje. No tak, ale przeszkadza mi. Edukacja domowa bardzo szybko obnaża jakość relacji w domu. Tak jak z małżeństwem, które się przez 40 lat nie zna, tylko mieszka w jednym domu, nagle dzieci wychodzą, są na emeryturze i się rozwodzą, bo nie mają wspólnego tematu do życia. Tu jest to samo. Mówię o tym na zasadzie takiej, żebyście mieli też świadomość, że to jest. I tu mówię teraz do tatusiów. Żony szybko wysiądą i powiedzą, weź coś z tym zrób. Albo użyją innych słów, nie będę wymyślał. Ale dlatego to powiedział na samym początku, że w mojej ocenie obecność taty, ale nie tylko taka, że zarobi, przyniesie i pójdzie spać, tylko że autentycznie bycie na stanowisku takiego króla we własnym domu, wyznaczania, zarządzania, robienia, łatania, takiej odpowiedzialności za całokształt gwarantuje sukces. Że w tych domach, gdzie jest tata na swoim miejscu, edukacja się udaje super, cały dom kwitnie. W tych, gdzie nie ma taty w domu, mama umordowana, dzieci różnie, no ale zawsze z jakąś stratą. Ale mama jest umordowana i to nie przynosi takiej radości, jak powinno przynosić. I to ma związek z wolnością właśnie. Że to co się my też, ja też nauczyłem się takiej pracy też z ludźmi w czasie różnych spotkań, czy warsztatów, czy terapii, że chyba najtrudniej zarządzać wolnością właśnie, którą Bóg nam dał. Że jak jestem wolny i mogę wszystko, to teraz co ja będę robił? Dzieci w edukacji mają tak samo. Nie muszę iść do szkoły. Egzamin jest, to już abstrakcja dla mnie, za ile jest. Wakacje praktycznie, to co ja mogę robić? Potrzebują rodzica, który im podpowie, co mogą robić, a czasem powie, co muszą robić. I to jest chyba bardzo istotny element też edukacji, to jest z praktycznego punktu widzenia. Zaraz nam się czas skończy, bo mamy filmik już 3 minuty. Jeszcze to, co tak kończąc już to nasze wystąpienie, dla mnie osobiście, jako dla mamy, to co najważniejsze jest, dlaczego wybieram edukację domową, dlatego, że miłość przejawia się w obecności. Że ja wiem, że najbardziej kocham moje dzieci, kiedy ja jestem. I kiedy widzę je, znam je, widzę, co przeżywają, jak funkcjonują. Że po prostu jestem. Że jesteśmy wszyscy razem.
I to rośnięcie naszej rodziny w tej obecności, ze wszystkimi również brakami, ze wszystkimi trudami, bo my opowiadamy o tych aspektach bardzo pozytywnych, ale wiadomo, że też jest ogromny trud, bo z każdym wzięciem odpowiedzialności idzie od razu trud. Tak? Tą najprostszą drogą zawsze jest łatwiej iść. Ale właśnie to, że jesteśmy, że miłość przejawia się w obecności. Puścimy krótki filmik, to jest fragment reportażu, ale tam będą Państwo mogli usłyszeć nasze dzieci, które właśnie mówią o edukacji domowej. A też my będziemy sobie tam potem siedzieć przy stoliczku z tyłu, zresztą pokażę Wam nasze wyroby, bo robimy sobie w domu z dzieciakami różne rzeczy, więc będziemy mogli troszeczkę porozmawiać, tak? Czy teraz poprosimy może ten filmik krótki. Szkoły, tak. No, polecamy naszą oczywiście. Co jest ważne w szkołach w edukacji domowej dla rodzin katolickich? To na pewno ważne jest to, żeby dana szkoła właśnie dawała te elementy, element elastyczności dla edukacji domowej i zrozumienia tematu. Żeby nauczyciele i kadra wiedzieli, że edukacja domowa to jest trochę inna edukacja. To jest ten pierwszy aspekt i mówię, nasza z Warszawy to możemy polecić szkołę Kolegium Świętej Rodziny z Łomianek. Jest szkoła w Białymstoku Świętego Kazimierza Królewicza. To są, no i szkoła Nazaret. To są trzy szkoły, które my znamy, które są prowadzone przez katolików i w dużej mierze właśnie dla katolickich rodzin. Jest jeszcze które wiele się starają, bardzo... starają mniej lub bardziej ten szlif, ten ryt jak gdyby zachować i go jakby poszerzać, tak? Tam są często też tak, tam są te często też inicjatywy dla samych rodziców, formacyjne, dla rodziny, żeby nie tylko, bo edukacja jest pewnym tłem. Edukacja jest pewnym tłem. Na tym tle wyjdą braki. I jak ktoś będzie chciał za tymi brakami pracować, to często będzie potrzebował jakiejś wskazówki, pomocy, podpowiedzi. Więc dobra szkoła tego typu też powinna tutaj trochę pomóc, tak? I też jest bardzo ważny aspekt społeczności, żeby szukać takich środowisk, gdzie będzie możliwość wzajemnie się ze sobą spotykać, bo dzieci tego bardzo potrzebują również. Dobrze, to dziękujemy. Tak, już dziękujemy. To może czekając jeszcze na jakiś film, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Jak wyglądają lekcje i egzaminy z wychowania fizycznego? Właśnie nie ma wychowania fizycznego. WF nie obowiązuje w edukacji domowej. Dzieci chodzą po drzewach, biegają, jeżdżą na rowerach i naprawdę mają się dobrze. Chodzą na basen. Tak. Moja żona sobie zażyczyła taką szarfę, ona ma chyba z 6 metrów, podwieszaną pod sufitem i ona na nie szpagaty robi. Nie żona, tylko córka. Przepraszam, córka. Powiedziałem żona? To może jakaś moja fantazja tutaj. No cóż, domyślam się teraz z różnych skojarzeń. Tak. Jestem od 15 lat i muszę Państwu powiedzieć, że szkoła daje coś, czego nigdy nie dadą. Dzieci się zawsze zdążą nauczyć. Natomiast w szkole rodzą się przyjaźnie. W szkole uczymy się rozpoznawać wspólne znajomości, zostawanie na noc, pasje. Oni się zdążą nauczyć. Co jeszcze? Akurat zatkało mnie. I teraz czas. Jak Państwo znajdują czas na to? Przecież jest praca, tak? To jest świetne, kiedy rano dziecko musi wstać o ósmej, prawda? Przygotować się, razem jedziemy, my idziemy do pracy, dziecko idzie do szkoły. Natomiast w edukacji domowej tego nie ma. Nie ma obowiązku. I teraz pytanie. No właśnie. Przygotowanie do życia w społeczeństwie. Tego edukacja domowa nie da, bo dziecko się nie przygotowuje, bo dziecko nie przebywa w społeczeństwie, przebywa w rodzinie z najbliższymi, prawda? Gdyby ten zarzut był prawdziwy, to 100 lat temu nie istniałoby społeczeństwo, bo nie było szkół systemowych. Gdyby, to jest dużo zarzutów klasycznych dla edukacji domowej i chyba nie mam czasu, żeby się ze wszystkimi teraz rozprawiać, ale po kolei. Tak, w szkole rodzą się relacje, ale często są to relacje przymusowe. W edukacji domowej, w rodzinach i w społeczności, o której mówiła moja żona, dzieci dobierają relacje sobie samodzielnie według tego, i kogo chcą mieć w relacji. Po pierwsze. Po drugie, nasze dzieci, to, że są z nami w domu, to nie są zamknięte w domu.
Szóstka naszych dzieci ostatnie dni spędza poza domem. Także u ludzi nie u rodziny. Czwórka nocuje teraz u znajomych w Niepokalanowie, tak? Dzieci z edukacją są o wiele bardziej uspołecznione niż dzieci ze szkół klasycznych, według badań. Dlaczego? Bo uczą się nawiązać relacje we wszystkich aspektach wiekowych swoich rozmówców, osób, które spotykają. Czyli uczą się rozmawiać ze starym, młodym, średnim, jeszcze młodszym. W szkole mamy podział na klasy i wiekowe grupy. Innymi słowy, konia z rzędem temu, kto znajdzie w szkole podstawowej dziecko z klasy trzeciej, które się dogada z siódmoklasistą na przerwie. Nie ma takich rzeczy. W edukacji domowej, jakbym Państwu pokazał zdjęcie z pikniku, spotykają się rodziny w wieku od takiego do nastolatka i tam każdy z każdym się dogada, porozmawia, pobawi. Na każdym wieku, na każdym poziomie społecznym i tak dalej. To jest... No już to jest duży, trudny temat taki. Znaczy, to jest, ja wiem, znam te zarzuty bardzo dobrze. Oczywiście, że szkoła ma pewną przewagę nad edukacją domową, bo edukacja domowa nie zorganizuje tego, co potrafi zorganizować szkoła. Pytanie jest trochę w tym znaczeniu, jak to zresztą pan poseł Braun mówił o tym, że czy my wybieramy mniejsze zło, czy dobro? I gdyby, co jest dla nas bliższe jako rodzice? Jeżeli ja jako rodzic uważam, że nie wiem, jestem despotą w domu i tyranem, lepiej, żeby były w szkole. To nie mówię, że pan jest, Panie Boże, nie o to chodzi, tylko to rodzice powinni zobaczyć sami, co będzie lepsze. Na przykład mówi pan o pracy. Ja zabierałem dzieci do pracy, a są w siódmej, ósmej klasie, w liceum bierzesz klasie, bo się nauczyli normalnego życia. Mój syn sam sobie zarobił na ule, kury, no on jest małym przedsiębiorcą. Tylko dlatego, że mógł być przy mnie, kiedy ja pracowałem. Oczywiście tam, gdzie być mógł, tam być mógł, a tam, gdzie nie mógł. Miałem taką sytuację, jechałem kiedyś samochodem i mówię, Janek, kurczę, nie zdążę do biura, trzeba na maile odpisać. Wziął komputer, ja mu dyktowałem tego maila oczywiście, nie? Ale on odpisywał tego maila. Ja nie wiem, czy on ma jakąś stratę, jakąś taką relacyjną, że... Przepraszam, jeszcze koledzy z klas. Wybaczcie, że trochę przeciągniemy chyba czasowo, ale... On wraca do domu z tego liceum i mówi tak, tata, jak to dobrze, że mam z kim pogadać. Mówię, o co ci chodzi? No są te chłopaki, ale ich poziom inteligencji, poziom myślenia jest taki, że tam nie ma o czym pogadać. O życiu, o relacjach, o rodzinie, o czymś, co jest ważne. Wiadomo, że pogadać o tym, co na TikToku ktoś puścił bąka i jest ha, 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 cała klasa się śmieje, no to jest jakiś poziom, powiedzmy, konwersacji, ale to nie jest rozmowa, to nie jest relacja. Tu się rodzi głębia, tu się rodzi człowiek, jak chce do góry. Żeby było jasne, ja jestem, mam wielki szacunek dla nauczycieli, bo sam zatrudniam nauczycieli w szkole. I ja wiem, jak jest im trudno, tak? I ja wiem, że szkoła potrafi dawać dużo dobrych rzeczy. Ale Dlatego otworzyliśmy szkołę. Tak, ale tylko, że chcemy dać coś innego, niż może dać szkoła. Próbujemy jako szkoła dać to, co może dać szkoła, nie tracąc tego, co daje edukacja domowa. Ale chętnie pogadamy jeszcze o przerwie. Włączmy ten filmik, bo... Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Powideł. Wraz z moją żoną Anną mamy 7 dzieci, plus jeszcze 2 w niebie. Najstarsze dziecko ma 13 lat, a najmłodsze urodzi się późną jesienią. Na początku roku planuję, razem z każdym z osobna, jakie mają przedmioty do zdania, patrzymy, jaki jest zakres materiału, jak oni sobie to sami planują w czasie. Jak mówiłam, że a wiesz, że ja się uczę w domu, to wszyscy takie, wow, dlaczego, co się tam dzieje? No kiedy się uczymy w domu, no to zwykle dzień się zaczyna w ten sposób, że wstajemy o 7 rano. My mamy tak, że mamy jeszcze dyżury. Na przykład ja muszę nakarmić psa i muszę pomagać babci w kuchni też. Jeszcze pozamiatać garnek tutaj przed domem. Później jemy śniadanie, później myjemy zęby i siadamy do nauki. Dzieci w edukacji wypiszą egzamin z całego roku. One się uczą systemem studenckim, tak naprawdę. Więc to jest pierwsza różnica. Dlatego też często wiedza tych dzieci jest naprawdę inna od swoich rówieśników. Nie wynika to z jakiegoś ich geniuszu. Tylko, że one naprawdę muszą przyswoić materiał na raz. I muszą go wiedzieć na raz. Więc ich egzamin z matematyki to nie jest klasówka numer 1, numer 2 czy numer 3, tylko to jest jeden egzamin ze wszystkich klasówek naraz. Moglibyśmy to porównać do egzaminu komisyjnego w szkole podstawowej.
Więc to jest pierwsza różnica. Ciężko mi wchodzi na pewno angielski i polski. Polski to jest no, taki przedmiot, za którym nie przypadam. Ale na przykład bardzo lubię przedmioty ścisłe, dobrze mi szybko wchodzą. W ogóle się w miarę szybko uczę. Ja lubię matematykę, chemię, fizykę. Teraz będzie dojdzie mi wiedzy o społeczeństwie. To te przedmioty lubię. W edukacji domowej wszystkie przedmioty, które dzieci mają uważać się nauczyć, są te, które w szkole zwykłej, oprócz przedmiotów takich bardziej, powiedzmy, umiejętnościowych, typu muzyka, plastyka, no WF-u nie ma w naturalny sposób, tak? Więc to jest niewątpliwie zaleta edukacji, no, że my możemy realnie podejść do możliwości dzieci. Dzieci w szkołach są często przemęczone i przebodźcowane. Wynika to z warunków, w których funkcjonują. Jest pewna trudność w tym, ponieważ musisz się sam do tego zorganizować de facto i przyłożyć się do tej nauki, bo rodzice cię nie będą zmuszać, bo jednak ty musisz sam chcieć. Byłem pod szkołą, nie wiem, na przykład kolegę odprowadziłem czy coś i słyszałem co nieco, co tam się dzieje. Się chwalą chłopaki, że szkołę okno wybili w szkole i uciekli przed nauczycielem, no to mówię, jeny. Ogólnie to nie mamy o tym, po prostu jest tak jednak, że jak ty wiesz, że się w roku szkolnym nie będziesz uczył i no to sobie zdajesz sprawę, że egzaminu raczej no, ciężko będzie zdać, więc to jednak tak bierzesz za siebie odpowiedzialność. Myślę też, że bardzo ważnym zaletą i szansą w edukacji domowej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest większy wpływ na moralność dzieci. Dlatego, że w szkołach, ja znam nawet dobre szkoły i z nazwy, i z celów, i z kadry, to jednak jest bardzo trudno zachować w dzieciach pewną niewinność i czystość, która jest po prostu potrzebna do dobrego rozwoju. Piotr Zarzecz. Proszę, poniekąd padło to pytanie ze strony tutaj bodajże. Edukacja domowa tylko dla ludzi z własną działalnością gospodarczą? Nie. Edukacja domowa jest, użyję sloganu, jest dla wszystkich, ale oczywiście trzeba mierzyć siły na zamiary, bo no, podam przykład, jeżeli mama i tata pracują na etacie, a dziecko jest małe, w klasach 1-3 czy takich, no to nie zostanie samo w domu, to jest oczywiste. Z drugiej strony rezygnować z etatu tylko dlatego, że chce dziecko na edukację domową, znam takich, co tak robią, ale znam takich, którzy by chcieli, a nie mogą. Więc ja myślę, że to trzeba zawsze rozważyć, tak? Bo słuchajcie, realia są takie, że rodziny w edukacji domowej statystycznie są uboższe finansowo. Po prostu. Nie ma tyle czasu w obojgu rodzicach, żeby zarabiać pieniądze. Tyle, ile się zarobi, jak oboje pracują. To jest pewna rzeczywistość. To jest cena, którą płacą rodziny edukacji domowej za tą możliwość właśnie edukacji domowej. Co to, żeby być, a nie tylko mieć. Tak. Więc jest to możliwe, ale mówię, że za to się płaci cenę. Wprost finansową jak najbardziej. I to wszyscy o tym mówią, tak? Ale jednocześnie też z takiego naszego doświadczenia działania łaski Bożej, że Pan Bóg błogosławi. Błogosławi tym trudnym wyborom i błogosławi temu, żeby kiedy wybiera się tą taką wręcz no, nieekonomiczną decyzję się podejmuje, tak? Nielogiczną, że my teraz będziemy ubożsi po to, żeby być ze sobą bardziej, żeby mieć wpływ na edukację i na wychowanie, to Pan Bóg błogosławi. Otwierają się nowe furtki. Potrzeba takiej odwagi życiowej do tego, żeby iść za tym, co ważne w życiu, iść za własnym powołaniem, jeżeli, bo ja uważam, że do edukacji domowej trzeba mieć swego rodzaju powołanie i warto za tym pójść i otworzą się nowe furtki. Nasza fundacja pewnie by nie powstała, gdyby nie to, że byliśmy w edukacji domowej, tak? Cała rodzina tak naprawdę, że jest miejsce na twórczość. Szkoła też by nie powstała i mnóstwo dobra by się nie dokonało, bo w szkole mamy przygotowanie do wczesnej komunii świętej, pikniki, piękne przyjaźnie się zawiązują między rodzinami, bo to są rodziny, które są zgromadzone wokół tych samych wartości. Dlatego warto podejmować trudne decyzje także. Natomiast to jest zawsze taka decyzja do przemyślenia, więc ja uważam, że edukacja domowa w teorii i założenie jest dla wszystkich, ale oczywiście trzeba, nie wolno wyłączać rozumu, tak? I nie wiem, jeżeli rodzina ma 4000 kredytów i na to potrzeba 1,5 etatu, no to
To trzeba myśleć, jak z kredytu zejść. Trzeba, tak. Pozbyć się kredytów najpierw chyba, tak? No takie dygresje, ale myślę, że jest odpowiedź taka zrozumiała. Tak, to jest bardzo częste pytanie, jak zarabiać pieniądze. I bardzo wiele rodzin na tym się wykłada, że to nie dla mnie, bo mężczyzna się boi, że nie da rady. No bo jakby nie patrzeć, musi wziąć na siebie więcej. I to często jest tak, że za każdą porażkę to on też dostaje, tak? No żona, wiadomo, robi co może, tak? Ale to jednak mężczyzna tą odpowiedzialność przejmuje. I ten lęk w mężczyźnie, że nie dam rady, a co ludzie powiedzą, jest często tak silny, że nie decyduje się na tą, no, na tą ścieżkę wejścia w głębie powołania, tak bym to chyba powiedziała. Ale jest też druga strona medalu, polegająca na tym, że jeżeli się to jednak uda, to mamy w dzieciach sojusznika. Na przykład to, co my dzisiaj wystawimy na stoliczek, to jest też efekt pracy naszej i naszych dzieci. Dlatego, że one, skoro żyjemy razem w domu, uczymy się razem, spędzamy też czas z innymi oczywiście, my na zewnątrz, dzieci też mają swoich kolegów, koleżanek, im są starsze, to mają ich więcej i wyjeżdżają z domu coraz częściej, ale one się też angażują. Też rozumieją potrzebę finansową. Gdyby nie budzą się po studiach, że ej, trzeba zarabiać i żyć. Tylko wiedzą, jak mają 9, 7 czy 8 lat, że to kosztuje. Że rodzice muszą zarabiać. Jak tu siedzą, to tu nie, to tutaj nie zarabiają. Więc starają się często pomagać. Często z tego firmy rodzinne po prostu powstają. Tak. Tutaj pytanie byłoby z mojej strony. Proszę powiedzieć, kiedy pojawia się konieczność zatrudniania nauczycieli z zewnątrz w edukacji domowej? Bo domyślam się, że jeśli rodzice nie są specjalistami z danego przedmiotu, to w pewnym momencie pewnie taka potrzeba zaistnieje. Jeżeli mówimy o szkołach nastawionych na wspieranie rodziny w edukacji domowej, to nie ma w ogóle takiej potrzeby. Dlatego, że wtedy szkoła ma kadrę swoją, która swoimi działaniami wspiera. Na przykład u nas w szkole, jak wejdą Państwo na stronę naszej szkoły, tam są w zakładce informacje, mamy konsultacje. Co tydzień jest spotkanie z nauczycielem, żeby wyjaśnić jakiś temat. Nasza matematyczka ma ułożony plan na cały rok i w ramach konsultacji tłumaczy, pomaga, odsyła do materiałów zewnętrznych itd. Więc jeżeli dziecko chce, rodzic chce, to nie ma takiej potrzeby, żeby takiego kogoś zatrudniać. Ale to jest tylko w szkołach, które wprost są nastawione na pomaganie rodzinom w edukacji domowej. Zostało kilka ostatnich minut. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, proszę o rękę w górę. Już. Dzień dobry, Klaudiusz Lewotny. Dziękuję bardzo za piękny wykład i za Państwa postawę. Ja mam takie praktyczne pytanie. Bo ten temat był teraz parokrotnie poruszany, jak chodzi wtedy o poświęcenie tego czasu dzieciom. I czy macie Państwa też doświadczenia z tym, że też rodzice się łączą razem? Jak na przykład byłaby taka sytuacja, że nie zawsze będzie dostępność danego rodzica wtedy w rodzinie, ale wtedy jak będą parę rodzin się razem łączyć, żeby wtedy w taki sposób ten czas zorganizować? Czy macie Państwa w tej kwestii jakieś praktyczne doświadczenia? My osobiście nie mamy, bo my zawsze mieszkamy trochę na uboczu, w sensie tak się chowamy po lasach i rzekach. Nie chowamy się, tak wyszło. Ale lubimy tak mieszkać. Natomiast tak, jest to bardzo ważny aspekt edukacji domowej, który też tutaj tą lukę, o której tu Pan mówił, w szkole trochę zapełnia, że rodziny, które u Was w Warszawie, to jest tego po prostu napęczki, że są rodziny blisko siebie mieszkające i one po prostu, jeżeli są jeszcze o tych samych wartościach, bo to bardzo ważne, jeżeli się w fundamentach różnimy, to no to nie działa. Natomiast jeżeli mamy te same fundamenty, to jak najbardziej tak, że te rodziny się wspierają, wymieniają, korzystają z własnych talentów, dajmy na to, ten tatuś jest tu dobry, to weźmie wszystkich, coś im wytłumaczy, pokaże, zrobi. Mama chce odpocząć, to bierze sobie gromadkę do siebie. Umówmy się, jeżeli u nas w domu jest 7... Znaczy jedna chce, to daje drugiej. Jeżeli u nas w domu jest 7 naszych dzieci, to jak przyjdzie kolejna piątka, to my tego nie odczuwamy. Tak? To dla nas nie ma wielkiej różnicy już, tak? Zapraszamy bardzo serdecznie. Ale jak najbardziej jest to jeden z elementów i teraz też szkoły edukacji, mówię, takie dedykowane temu tematowi, też będą starały się właśnie integrować te środowiska. My na przykład organizujemy pikniki między innymi po to, aby te rodziny mogły przejść w jedno miejsce i zobaczyć, ej, mieszkacie koło nas. Ojej, naprawdę?
A takim naszym największym marzeniem, do którego dążymy i do którego właśnie cały czas w działaniach fundacji zmierzamy, to jest stworzenie osady, czyli miejsca, gdzie będą mieszkały rodziny blisko siebie. Nie osiedla. Tak, po prostu każda rodzina ma swoje miejsce, ale mieszkamy blisko siebie, wspieramy się i działamy dla innych rodzin, po to, żeby wzmacniać innych. To jest nasze marzenie. W pewnym sensie odpowiedzieli już Państwo na moje pytanie. Chciałem zapytać, czy prowadzicie internat, tak? Czy można Państwu już dostarczyć jakieś... Internatu nie. Ale remontujemy teraz przestrzeń wokół domu, bo tak, to jest jeden z elementów też tego, co my robimy przy domu. Chcę reaktywować warsztat Świętego Józefa, gdzie przyjeżdżaliby do nas rodziny na dzień, dwa, trzy i w warsztacie stolarskim robiły sobie meble do domu. Stół, łóżko małżeńskie, takie ważne elementy domowe. Wielkim marzeniem jest to, aby stworzyć balię i domek gościnny u nas. My mieszkamy dopiero od półtora roku tam, gdzie mieszkamy, więc musimy wyremontować ten dom. Ale wielkim marzeniem jest to, żeby stworzyć przestrzeń dla małżonków. My bierzemy dzieci, wtapiają się w nasz tłum, a rodzice mogą odpocząć, mogą pojechać na randkę, mogą spędzić sobą czas. To jest wielkie nasze marzenie i wielka radość, kiedy możemy wspierać małżeństwa, bo w małżeństwach jest siła. I mam jeszcze drugie pytanie. Czy mają Państwo jakieś doświadczenia w wykorzystywaniu na przykład szachów do nauki logicznego myślenia, kształtowaniu charakteru? Słabe, ale nasze dzieci nas zmuszają. W sensie nasze dzieci zaczynają z nami grać w szachy. Ja już ledwo daję im radę. Więc, ja już nie daję. Tak, tu bardzo wiele elementów wchodzi w grę takiego nauczania. Muzyka, tam Marcia grała na flecie, ja trochę na pianinie grał. Oni się sami tego też uczą, nie? I to też rozwija, no wiadomo, muzyka rozwija bardzo półkulę obie, więc bardzo wpływa na naukę pozytywnie. Jeszcze może taką jedną, o takim naszym marzeniu, ale też celu. Mi na przykład się marzy już dla licealistów organizowanie ich całotygodniowych wyjazdów, gdzie będą uczyli naukę, pracę i edukację. Tak, pod czujnym okiem, bez koedukacji, takie jest moje założenie. Żeby właśnie tam mogli czegoś doświadczyć. Kurczę, marzy mi się takie coś, że kupuję starego, no maluch teraz kosztuje fortunę, bo to już taki antyk zabytek, ale nie wiem, jaki stary motor kupuję, kupujemy narzędzia, przyjeżdżają chłopaki i ich celem to jest uruchomić. To jest taka nauka, że słuchajcie, wykłady w szkołach to jest fajne, ale najpierw powinien być motor, aby on chciał, jak ten silnik kurde działa. Czemu ta nakrętka się kręci w lewo, a ta w prawo? Co to jest sprzęgło? Jak się tego uczy tylko z książki, to można się tego nauczyć, ale mi brakuje w życiu dla dzieci, młodzieży doświadczenia, bo to inspiruje po prostu. I to, co może od razu jeszcze, jak jesteśmy przy głosie, powiemy, że teraz w rozwoju naszej szkoły potrzebujemy własnej siedziby, dlatego że już no, miastu niekonieczne jest to, że prowadzimy szkołę, więc szukamy siedziby dla naszej szkoły, która będzie miejscem niezależnym, gdzie rodziny będą mogły przyjeżdżać, mamy odpocząć, będzie kawiarnia, dzieci będą się mogły wspólnie bawić, wspólnie uczyć. Jeżeli ktoś ma możliwości, to zapraszamy też do kontaktu prywatnego. Myślę, że ostatnie pytanie, ewentualnie z sali. Nie ma. Ja bym może chciał rozwinąć troszkę pytanie, które już tutaj padło, dotyczące no, z takiej kwestii trochę finansowej i tego, że trochę ubożeją te tak. rodziny. No, ze względu na to, że trzeba z jednych zajęć jakichś takich większych prac rezygnować, tylko raczej wtedy wchodzi w grę raczej jakaś taka wolny zawód, coś, gdzie można sobie wziąć tyle pracy, ile akurat pasuje, żeby wszystkim podołać tym obowiązkom. Chodzi mi tutaj o to, że poczucie sprawiedliwości mi dyktuje coś takiego, że skoro jesteśmy, że tak powiem, no, zabiera nam się podatki i to część tych podatków właśnie idzie na szkoły, jak i na inne modne obecnie wynalazki, z których nie wszyscy chcemy skorzystać, prawda, ale kosztuje to wszystko. No to sprawiedliwie byłoby, żeby ten system wynagrodził rodziców, którzy sami chcą się dużo lepiej zająć swoimi dziećmi, zamiast sytuacji, kiedy musimy płacić za gorzej funkcjonujące szkolnictwo, a i tak nie chcemy z tego korzystać. Czy jest jakiś pomysł na to, żeby to zmienić i żeby ten system mógł trochę tam puścić tam, gdzie trzeba? Znaczy ja myślę, że to jest bardziej pytanie do naszego przedmówcy, który zasiada w parlamencie, jakie mają to pomysły. My bazujemy na tym, co jest dzisiaj i jak to funkcjonuje w ramach prawa. Ja ubolewam nad tym, że jak mam dzieci z orzeczeniami, na które dostaję kupę pieniędzy i nie mogę im zorganizować zajęć, bo są one nie do zrobienia zgodnie z przepisami i muszę te pieniądze oddać do miasta, które je zużyje na własne cele.
I mnie to boli strasznie i co ja mam zrobić? Ale w takich realiach się posługuję. Oczywiście, że były pomysły bonów edukacyjnych i tak dalej. To są bardzo fajne pomysły, no ale to jest już temat polityki, a nie edukacji domowej, więc nie chcę w to wchodzić za bardzo. Tutaj jeszcze powiem tylko, że dla Unii Europejskiej, to słyszałam z wykładów na studiach zarządzania oświatą od wykładowcy, Unia Europejska nie chce wypuścić poza system powyżej 2% dzieci. Więc tutaj to też mamy do myślenia. Dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za uskrzydlającą prelekcję. Wspaniale. Pobudkowicze, zakładajmy edukację domową. Mamy ekspertów, naszych przyjaciół. Jeszcze raz wielkie brawa pani Ania i pan Grzegorz.